Jest ze mną Wojtek i dziś opowiem wam o 10 krajach blokujących YouTube. Numer 10. Brazylia. YouTube został zablokowany na krótki okres w 2007, a to z powodu pozwu pewnej modelki, która domagała się usunięcia erotycznego wideo przedstawiającego ją wraz ze swym chłopakiem, co doprowadziło do zbanowania strony. Numer 9. Turcja. Filmy obrażające wartości wyznawane w Turcji, jak również i sam kraj, doprowadziły do zablokowania strony w latach 2007-2010. Obecny prezydent po puczu wojskowym cały czas grozi kolejnym zablokowaniem YouTube'a. Miejsce 8. Niemcy. Spór z 2009 roku dotyczący klipów zawierających nagrania pochodzące od dużych wytwórni, nawet w tle, doprowadził do ich zablokowania. Badania z roku 2013 wykazały, że aż 60% z 1000 najpopularniejszych filmów opublikowanych na YouTube zostało ocenzurowane. Miejsce 7. Libia. YouTube został zablokowany w Libii z powodu nagrań o treści antyrządowej oraz prezentujących rodzinę Kaddafiego na wystawnych przyjęciach. Dostęp do platformy przywrócono w roku 2011 po obaleniu dyktatora. Numer 6. Tajlandia. Trwający 44 sekundy klip przedstawiający serię karykatur króla Tajlandii doprowadził do zablokowania serwisu w tym kraju. Blokada nastąpiła w roku 2007 i trwała aż 5 miesięcy. W Tajlandii król to rzecz święta. Numer 5. Turkmenistan. Jedyny dostawca internetu w Turkmenistanie zablokował dostęp do witryny w 2009 roku bez podawania żadnego oficjalnego powodu. Obywatele musieli wylegitymować się paszportem, by móc korzystać z internetu w kafejkach. Numer 4 to Chiny. YouTube w tym kraju blokowany jest od roku 2009. Dodatkowo obowiązują tam bardzo ścisłe zasady odnoszące się do wideo w internecie. Wszystkie uploady muszą być aprobowane w celu uniknięcia treści wulgarnych oraz mogących naruszyć zdrowie młodzieży. Miejsce 3. Korea Północna. Jedynie nieliczna grupka elit władzy ma dostęp do prawdziwego internetu. Ten narodowy, noszący nazwę Kwangmyong, ma w swym rejestrze około 1000 stron, wśród których próżno jednak szukać YouTube'a. Na miejscu drugim znajduje się Iran. W związku z protestami mającymi miejsce z powodu wyborów prezydenckich w roku 2009 serwis YouTube został zablokowany. W zamian w 2012 ruszyła alternatywna sieć MER, mająca promować irańską kulturę. Miejsce 1. Pakistan. YouTube jest obecnie blokowany w Pakistanie z powodu zamieszczonego na nim klipu Innocence of Muslims, który pojawił się tam w 2012. Władze przypadkowo doprowadziły do globalnego zablokowania serwisu w 2008, podejmując inną próbę ograniczenia dostępu do wideo w sieci. A wy co byście zrobili, gdyby zablokowali YouTube? Wyszli na ulicę, czy przerzucili się na oglądanie telewizji? Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole i kliknijcie tutaj, by zobaczyć materiał, na którym wraz z Wojtkiem przedstawiamy najlepsze sposoby na płatności mobilne. Ja was do tego serdecznie zachęcam i widzimy się wkrótce. Piona!